Cześć, hej, witajcie, z tej strony Bartosz z Klocków. I co? Widzicie, w końcu jest kolejny Lego News, bo trochę nowości się zdarzyło, pojawiło. Te, które już były wcześniej i których wam nie pokazałem, a bardzo chciałem wam pokazać, czyli właśnie mniej więcej Mandalorian Battle Pack, który jest naprawdę niczego sobie, bardzo ładny i bardzo mi się podoba, więc zaraz będziecie mogli go zobaczyć na własne oczy, jeśli nie widzieliście. No i co? Idziemy. No i słuchajcie, tak się będzie prezentował ten Battle Pack z The Mandalorian. Jest on, słuchajcie, bardzo, 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 bardzo fajny. Patrzcie, każdy Mandalorian wygląda zupełnie inaczej. Nie tak jak ten z 2012 albo 2011 roku, bo tam też był taki Battle Pack z Mandalorianami, który ja do tej chwili mam, ale niestety udało mi się zbudować tylko jednego Mandalorianina, którego zobaczycie na kolejnym odcinku Powermanów. Ale nieważne. No i słuchajcie, Mandalorianini wyglądają bardzo, bardzo fajnie, zupełnie inaczej. Mają zupełnie inne hełmy, ubranka, w ogóle torsiki i pelerynki. Co jest w ogóle dziwne, bo Mandalorianie przecież mieli plecaki odrzutowe. To jest dziwne, że żaden z nich nie ma, ale da się przeżyć. Nawet ta konstrukcja by się nie jest całkiem zła. Wysepka też się może przydać. No i co? Idziemy dalej. No i jest, słuchajcie, zestaw z Lego Creator, oczywiście ekspert i oczywiście modular. Tutaj mamy na dole właśnie taką bibliotekę, to jest chyba, tak? To jest chyba jakaś biblioteczka. Tutaj mamy dwa domki. W ogóle to jest takie ładne, naprawdę mi się to tak podoba i bardzo na to czekam. Czekam aż trochę stanieje, bo na pewno będzie takie drogie jak Sokół Millennium. W ogóle to Sokół Millennium to... No nie chcę wam zdradzać. Słuchajcie, właśnie tak. Mamy tutaj kilka nowych fajnych figurek. Ta tutaj z tą różową parasolką, to ma nawet fajną fryzurkę. Tutaj jeszcze siedzi jakiś ptasior. No i naprawdę mi się to podoba. Jest fajne bardzo. No i słuchajcie, mamy też nowe brickheady. Tutaj takiego pana młodego, który wygląda całkiem. Możemy mu robić na przykład, bo to jest całkiem fajne, możemy mu robić włosy, różne takie może być blondaskiem, może mieć w ogóle inne włoski, jakieś czarne tutaj. Tutaj możemy mieć nawet okularki, nawet marynarkę mu można zmienić. Naprawdę mnie się to całkiem podoba. Słuchajcie, nie inaczej z panią młodą, tak jak z panem młodym. Możemy robić różne takie. Zmieniać fryzury, zrobić nawet welon na tym, na fryzurce, jak tutaj jest na przykład pokazane, zmienić kolor włosów, okulary. Ja za brickheadami nigdy nie jestem, nigdy nie byłem, nigdy nie będę. A jeśli wam to się podoba, to kupcie, bo całkiem fajne. No i słuchajcie, chyba coś, co jest drugie dzisiaj, bo pierwsi są Mandalorianie, ale drugie to jest nowa seria kolekcjonerska. I nowa seria jest z uniwersum Lego Batman. Jest trzecia seria figurek z Lego Batman i jak dla mnie najlepsza. Zobaczcie. Mam tutaj na przykład Batmana z takim całkiem fajnym hełmem, zieloną latarnię z tym jego lampionem.
jakiegoś małego dzieciaka, który jest chyba fanem Batmana, nawet ma, patrzcie, w ręku komiks. Jokera w bardzo fajnym ubranku, nawet z kartą i watą cukrową. Supermana, ale w tym nowszym, w tej nowszej wersji. Mamy też Wonder Woman z tych klasycznych, z tą klasyczną z lat 90., tak jak chyba Batmana. I najlepszy jest, popatrzcie, czekajcie, może będzie, o, tu jest Flash. Zaraz, może będzie jakieś lepsze zdjęcie, o, Flash. Najlepszy jest, słuchajcie, Flash, muszę go mieć w takim tym, patrzcie na ten hełm, patrzcie na to ubranko. Aquaman też niczego sobie, tutaj jest jakiś gość, którego niekoniecznie znam, bo ja fanem DC nie jestem. Tutaj macie jeszcze Zieloną Latarnię, to jest jakaś pani pszczółka i też niekoniecznie znam. O, tu jest ten dzieciaczek, fajny w ogóle jest ten komiks, naprawdę. Tą znam, ale wyleciała mi z głowy, tu jest oczywiście Cheetah, czyli wielki wróg Wonder Woman. Tego zaraz też zapomniałem, jak się nazywa. To jest oczywiście Sinestro, też z tym fajnym lampionem. Niekoniecznie znam. Słuchajcie, możecie mnie teraz wygwizdać, że ja nie znam praktycznie nikogo, bo tak jest. Teraz jeszcze Cyborga wam nie pokazałem z tej klasycznej wersji. O, tu jest Cyborg. Naprawdę fajny on wygląda. I Batman. Patrzcie na ten różowy batarang. Boże, różowy. Niebieski. Słuchajcie, mi się to naprawdę podoba. Cała seria kolekcjonerska. Może nawet sobie teraz zaznaczymy moje must have'y. Jak już wcześniej słyszeliście, Flash. Muszę go mieć. Zieloną Latarnię też. Tego Cyborga niekoniecznie, ale Batmana tego, jak i tego. Muszę go mieć na stówę. Sinestra muszę mieć, Jokera muszę mieć, Cheetah muszę mieć, Supermana niekoniecznie, bo Supermana mam. Na pewno też Wonder Woman muszę mieć. Słuchajcie, seria zapowiada się całkiem fajnie. I na pewno jakieś openingi na moim kanale się pojawią. A tymczasem dziękuję za oglądanie i... No i to koniec. No i jeśli dobrze słyszeliście mój zachwyt, bo cieszyłem się, to czekam na te nowości, najbardziej na Mandalorianów i na właśnie tą serię kolekcjonerską z Batmana. To jest dziwne, bo bardziej wolę Marvela niż Batmana, co widać było, bo nie wiedziałem, jak większość postaci się nazywała. Albo wiedziałem i mi z głowy wyleciało, bo mnie się tym kompletnie nie interesuje. W ogóle Batmanami ani nic. Znaczy oglądałem Batman kontra Superman, oglądałem Ligę Sprawiedliwości. Ligę Sprawiedliwości tak naprawdę lubię. To jest chyba mój jedyny taki film, który naprawdę bardzo, bardzo lubię z DC. Oglądałem też Batmana, ale nie tego takiego z tych nowszych, tylko z tych lat jeszcze 90. No i mi się podobał. Nie wiem, ale naprawdę. Oglądałam tam kiedyś. Z lat 70. nie, więc nie oglądałam, ale z tych 90. to było 90., 2000, na pewno nie 2000. Ale tam był, pamiętam, to były chyba 4 części. Pierwsze było z Jokerem, drugie chyba z Pingwinem i Catwoman. Potem było chyba Batman i Robin, tak? Był Batman, Robin kontra Zagadka i ten Two-Face. Potem było chyba Poison Ivy i jej i Freeze kontra w ogóle nie pamiętam, bo dawno tego nie oglądam, ale pamiętam, że te części mi się podobały. Mimo że no, widać, że są jakieś takie... To mi się podobały. No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że nowości wam się podobały i czekacie. Ja, jak ja wam już mówiłem, czekam najbardziej na dwie, czyli na Mandalorianina i na właśnie serię kolekcjonerską z Batmana. A jak wiecie, za niedługo będzie gwiazdka, to może coś z tego sobie na słowo mi uciekło z głowy.
Może coś z tego sobie kupię i właśnie zrobimy sobie opening albo właśnie recenzję. Opening oczywiście figurek, a recenzję oczywiście Mandalorianina. No i co? To już chyba na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Więc subskrybujcie i do zobaczenia w odcinkach. Trzymajcie się i bye! Ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra ra ra